Hej, cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat nowej teorii, nowej mapy i przybysza w Fortnite Battle Royale, ale zanim to nastąpi, chciałbym poprosić was o zostawienie łapy w górę. A dlaczego? Ponieważ możecie wygrać 1000 V-dolców. Jeżeli zostawicie 1000 łapek w pierwszą godzinę, to oczywiście będzie 2000 V-dolców. Co trzeba zrobić, aby wygrać V-dolce? Po prostu zostawić łapkę w górę, komentarz z tym, czy podoba wam się po prostu ta teoria, oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo lecimy sobie do 200 tysięcy subskrypcji. A ja bez przedłużenia lecę do materiału i zostawiajcie łapki. B. Dobra, także przejdźmy więc do rzeczy. Moim zdaniem, wbrew pojawiającym się wielu teoriom na YouTubie, wyspa nie jest chroniona przez tarczę. Kilka godzin temu pojawił się na Reddicie post, który to właśnie wyjaśnia całą sytuację z rozbiciem się tak zwanej tarczy nad światem Fortnite Battle Royale. Oczywiście jest to sprawa wizitora, czyli tak zwanego przybysza po polsku, który przybył do nas z innego wymiaru, najprawdopodobniej z przyszłości. Skokoskały są tylko konsekwencją jego przybycia ze względu na to, że wyciekło nam troszeczkę jego technologii do świata Battle Royale, dzięki czemu po prostu ta technologia została dla nas dostępna. Omega, Carbid, Valor, Venturion, wszystko to jest fake. A są to tylko postacie z filmu o superbohaterach, które wykorzystuje Epic Games do tworzenia materiału, dzięki czemu możemy cały czas widzieć jakieś green screeny, kamery i inne tego typu rzeczy na ekranie. Przybysz natomiast zdecydował się do powrotu do domu. Zmodyfikował on rakietę używając skokoskał i dodał nam do tego fake info, że rakieta spadnie do naszego świata. Oraz za pomocą swojej technologii chciał wyprowadzić się z naszej wyspy oraz wymknąć się do swojego wymiaru. Wszystkie wyrwy, które możecie zobaczyć po wystrzale rakiety, są po prostu wyrwami, które powstały w wyniku przenoszenia się w czasie. Przybysz musiał zrobić kilka rund dookoła wyspy, aby uzyskać odpowiednią prędkość, żeby wystrzelić się do swojego wymiaru, co spowodowało po prostu kilka wyrw na mapie po wystrzeleniu tejże rakiety, co możemy zobaczyć na różnych materiałach na YouTubie, kiedy ta rakieta po prostu wystrzeliła. What is this? What is going on? My mind is fucking blown. It's coming. Oh, it's coming at us. Oh shit! Oh god! Oh my god! What happened to our friend? Is he dead? It's coming back up. It's over there now, by Loot Lake. Above us. What the fuck? It's another dimension. The kaijus are gonna come out. I oczywiście finalnie mógł on powrócić do domu, przez co została wywalona największa wyrwa, którą do tej pory możemy widzieć w Fortnite Battle Royale. A więc, upraszczając to, po prostu przybysz spierdolił. Spierdolił. Zrobił wielką wyrwę na niebie, we wszechświecie, co powoduje nam, że ta dziura będzie nam się po prostu rozrastać w miarę postępu Fortnite Battle Royale, a że sezon 5 zbliża się już nieubłaganie, mam nadzieję, że będzie ona coraz większa cały czas. Co może stać się w najbliższych tygodniach w Fortnite, poza tym, że po prostu będziemy mieli tą wyrwę cały czas na niebie. Wyrwa będzie powiększać się coraz bardziej oraz czas będzie się przez nią przedostawał, dzięki czemu będziemy mieli dostęp do nowych technologii, ewentualnie do tych starych technologii, które po prostu były przeniesione. Świat Fortnite Battle Royale moim zdaniem zostanie przeniesiony albo w przyszłość, albo w przeszłość. Wiele wskazuje na to, że jest to przeszłość, także w moim poprzednim filmie pokazałem wam wycieki, które dodawały pustynię do gry, ale może to być również przyszłość, gdzie po prostu czas zniszczył nam mapę i jest tam pustynia cały czas. Miejmy nadzieję, że coraz więcej nowych technologii przyda nam się w Fortnite Battle Royale ze względu na to, że po prostu będziemy mieli dodane nowe bronie, nowe moce itd. Jest to dosyć fajne i wydaje mi się, że Fortnite idzie w dobrą stronę. Czy ta teoria ma jakiś potencjał? Na pewno na Reddicie bardzo dużo osób się z nią zgadza. Dajcie znać w komentarzu i łapką w górę, czy wy się również na nią zgadzacie. Ja już wam dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał i zostawcie masę łapek w górę pod tym materiałem, żeby dotarł on do jak największej liczby ludzi, co spowoduje, że po prostu będziemy wiedzieli, czy ta teoria może się spełnić, czy też nie. Dzięki wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych materiałach, że tam będziecie codziennie praktycznie wrzucamy nowy materiał, także dzięki wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!